Tymczasem w Toruniu odbył się antykościelny protest. Datę wybrano nieprzypadkowo. Dzisiaj przypadają imieniny dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Akcję zorganizowała Racja Polskiej Lewicy. Jej członkowie domagają się rozdzielenia państwa i kościoła, bo jak mówią katolicy, mają zbyt duży wpływ na polską politykę. W prezencie dla solenizanta ojca Rydzyka protestujący przygotowali tort w kształcie telefonu komórkowego i częstowali nim uczestników. Akcja sprzed pomnika Mikołaja Kopernika przeniosła się przed kurię biskupią. Bezpieczeństwa pilnowała tam Straż Miejska i policja.